Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Vital Hasson. Vital Hasson, no to Izraelita, który pracował dla Niemców w Grecji, w Salonikach. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, czytałem ostatnio właśnie o tym Vitalu Hassonie, no, ale człowiek tak się zastanowił, że te getto w Tesalonikach, no to było takie same, tak jak Warszawa. W Warszawie również byli, był Ganzweich, był Jakub Lejkin, był Szynkman, później zmienił nazwisko na Szeryński, takie polsko brzmiące. No ale to byli ci sami kolaboranci, to pracowali dla Niemców, pracowali dla tych narodowych socjalistów, wydawali swoich rodaków, ludzi, z którymi mieszkali, żyli. Ich ojcowie często chodzili do synagogi, a oni jednak ich łapali, wysyłali na w Warszawie, no to wyciągali ich na Umschlag plac. No teraz to tam jest hala targowa, czy tam, no bo to jest niedaleko Dworca Gdańskiego, no to ten Umschlag plac, no to był właśnie niedaleko Dworzec Gdański, no to był zaraz obok. No i ten człowiek, Vital Hasson, od paru pokoleń mieszkający w Salonikach, ze średniej klasy, dosyć dobrze uposażony, dobrze wykształcony, żurnalista, dziennikarz. No i to jest to samo, co Ganzweich. Ganzweich również prowadził w Warszawie, no to był Urząd do Walki z Lichwą i Spekulacją i tak samo ścigał Polaków, tak jak Vital Hasson ścigał, Ganzweich ścigał Izraelitów. Nie będę używał tego słowa na rzet, no bo zaraz filmik będzie zablokowany. No, z reguły te filmiki, cokolwiek chodzi tam o rzet, no to jest to wszystko blokowane. Hasson podniecił się faszystami niemieckimi, faszystami włoskimi. No rozumiem, nie zacznijcie tam wyjaśniać, kim byli tam faszyści, no ale tego rodzaju grupy, czy polityka, czy ruchy polityczne bardzo go podniecały. Podobały mu się te obietnice, no fałszywe, jak wiadomo, ta nienawiść do pewnych grup, bardzo mu to pasowało. No, został on wyklęty przez własną rodzinę. Po II wojnie światowej jako jedyny obywatel na rzet został skazany, no i wyrok wykonano. Ganzwacha, czy Szenkera, czy innych tych z getta warszawskiego, Lejkina, nie udało się zlikwidować, no bo oni zostali zlikwidowani przez Niemców. No ale dużo ludzi, którzy byli w policji, w getcie na rzet, no to jednak później trafiło do Urzędu Bezpieczeństwa na Rakowiecką, no i we wszystkich miastach Polski. Później zniknęli w latach 60. Wielu z nich opuściło swój kraj, w którym mieszkali od paru pokoleń, no tak samo jak Vital Hasson. W Warszawie były teatry, było kilka czy kilkanaście gazet w języku na rzet. Ludzie z Polski jeździli do Palestyny, wracali z Palestyny. No, Hasson również pojechał raz do Palestyny, ale zrezygnował i wrócił w 1933 roku. No, jego rodzina, no, to była z grupy na rzet Sefardyjczyków. Sefardyjczycy, no to trzeba pamiętać, że Arabi okupowali ten Półwysep Iberyjski, czyli Portugalię i Hiszpanię przez 500 lat. No i to byli, oni musieli się troszeczkę tak ukrywać. Mówili w tym swoim narzeczu. No
Druga grupa, ta nażyd, no to rozmawia w jidysz. Ten jidysz, no to jest ten staroniemiecki. Wszyscy ci, którzy trafili do Polski, no nikt nie chciał grupy nażyd, a Polska ich przygarnęła. No to oni mówili staroniemieckim, czyli Aszkenazi, mówią, że to Aszkenazi, no i ci Sefardyjczycy, no to mieli ten swój język, Hassona dziadek, no to miał jakiś dom wydawniczy, drukował prasę właśnie w tym języku ladino, czyli pisane chyba było w języku tymi literami hebrajskimi, no ale ten cały, można powiedzieć, słownik, no to było takie połączenie hebrajskiego, łacińskiego, no w sumie to nawet nie wiem, jak on jest różny od tego jidysz aszkenazich. Jidysz aszkenazich, no to jest ciekawe, bo jeżeli tak popatrzycie, to te literki ciężkie są do rozgryzienia, no ale nie są tak ciężkie jak do rozgryzienia, jak powiedzmy robaczki chińskie. Robaczki chińskie też tam można sobie popatrzeć, szczególnie te klasyczne na Tajwanie, no to można rozpoznać, jak tam jest 15 tych różnych kresek, no to te 15-18 kresek, one reprezentują jakiś księżyc, jakiegoś zwierzaka, jakiś łuk, toporek, tego rodzaju rzeczy, a te literki hebrajskie, można to przeczytać. No w każdym razie Hassona rodzina była szanowana przez wieki, no i przyszli Niemcy po tym, jak to Imperium Otomańskie 1870-1890 działał bardzo, bardzo elegancko, bardzo produktywnie, no to jego wnuczek skumał się z Niemcami. Tak jak wspominałem, w 1933 pojechał do Palestyny. No dużo z jego rodziny wyjeżdżało do Francji, Anglii, Portugalii, do Indii nawet, czy Brazylii. Ale ta transformacja Hassona nastąpiła wtedy, kiedy nastąpiła okupacja niemiecka Grecji. No Grecy tam też trochę walczyli, no ale jednak była ta okupacja, podzielono Grecję na stronę niemiecką i na stronę włoską. On był taki zawzięty policjant, który ścigał z własnych ludzi na rzecz, że przeszedł nawet na stronę włoską. Tam dużo ludzi wymykało się właśnie z tego getta, starało się uciec do Włoch, bo tam było im troszeczkę lepiej, także w 1943 roku w maju zrobił coś, że ścigał. No po prostu był kolaborantem i działał. Tak jak w Polsce ten urząd do walki Żagiew. W sumie cała ta grupa to się nazywała Żagiew. Oni kolaborowali z Niemcami, infiltrowali grupy bojowników na rzecz. No, większość to były grupy socjalistyczne, no ale grupa policyjna miała prawa do broni. Ganzweich miał właśnie pozwolenie na broń. Bojowa organizacja na rzecz wydała rozkaz zlikwidowania go. Tak, także później mówili, że możliwe, że wylądował w Izraelu czy w innych państwach, no ale Hassan uciekał ze swoją żoną, ze swoim dzieckiem, no i z kochanką, która była w ciąży. Właśnie go złapali. Getta były dwa. Były dwa getta w Salonikach, tak jak w Warszawie. W Warszawie było małe getto i duże getto połączone, ulica Chłodna, no to tam był most przez tą ulicę Chłodną, także ludzie mieszkający w Warszawie na dole jeździli, tam nawet tramwaj jeździł. No i w Salonikach też były dwa getta.
sporo mniejsze, bo te getta, no to były tam 2000 ludzi w 500, w 500, w 600 pokojach, tak, także to też było naładowane. No w Warszawie było troszeczkę gorzej, no bo w Warszawie, no to było w pewnym momencie 500 tysięcy ludzi, tyle tylko, że na początku, zanim getto zbudowali mur, no to trzeba pamiętać, że grupę na rzecz wpychali do tych rejonów, a ludzie, którzy nie należeli do tej grupy na rzecz, byli Polakami, katolikami, Niemcy po prostu nie zabijali, ale wyganiali. Także przez długi okres czasu te akty własności, te książki hipoteczne, no to ludzie się starali przepisać mieszkanie stąd na tu na tam. Jakie to były rejony? No to były rejony Leszno 13, no to właśnie to była grupa Ganzweicha do walki ze spekulacją. Sądy w Warszawie, kiedyś to się za PRL-u nazywało Świerczewskiego, później się nazywało Aleja Solidarności, a później wrócili z powrotem do Leszna. Także, że to były te rejony. Dwa getta, w Salonikach też były dwa getta. Getta były pilnowane przez 20-paroletniego Niemca SS-mana, ale wszystkie te rozkazy, no to i działania robił Hasson. Jest bardzo dużo zeznań po hebrajsku, w języku ladino, no i tak samo po angielsku. Wszyscy ci, którzy przetrwali, no to jest bardzo dużo zeznań. Po polsku za dużo nie ma. W każdym bądź razie, jak się szuka, no to się znajdzie. Ale nie jest to propagowane. Żadne filmy nie były robione, książki nie są tak popychane. No jest to coś, co się bardzo ukrywa. No bardzo sporo było w latach 50., 60. w jidysz, no ale kto to czyta? Kto to czyta i kto to tłumaczy? No ale to jest prawdziwa historia. To było to, co się działo. Hasson walił pięściami w drzwi, brał łapówki, pokazywał palcem, kto idzie do pieca, kto idzie nie do pieca. No i właśnie wszyscy ci, Jakub Lejkin, Schenkmany, Ganzweichy i cała ta grupa policyjna, no to były te same podobne grupy. To niezależnie od narodowości. No i teraz się można powiedzieć, co Grecy mówią na ten temat, tak? Dlaczego tego filmu też nie ma? Możliwe, że w Grecji zrobią film, w Polsce nie zrobią o tych ludziach filmu. On był szczególnie miał jakieś zboczenie dla kobiet. Gwałcił te kobiety, włosy obcinał, sprawdzał ich genitalia, poszukiwał pieniędzy. No a później po prostu przesyłał innym bandziorom na prostytucję. W 1943 roku od marca do sierpnia, patrzył, jak zostało wysłane 19 transportów z Salonik, prawie 50 tysięcy. Większość z nich, z tych ludzi, była wysłana do Bergen-Belsen, a 18 zostało wysłane do Auschwitz, czyli niemieckiego obozu koncentracyjnego, który dzisiaj jest na terenie Polski. No ale to był niemiecki obóz zagłady. No zabierało im to od 5 do 8 dni, no i większość z tych greckich, tej grupy na rzecz, po prostu była gazowana. No, tragedie nieprawdopodobne. 2 sierpnia no to złapali wszystkich tych policjantów, którzy łapali swoich ziomali przez poprzednie 6 miesięcy. No i też ich wysłali do Bergen-Belsen.
ojciec Hassona publicznie wyrzekł się, jeszcze zanim sam został wysłany, publicznie wyrzekł się swojego własnego syna w sierpniu 1943 roku. Nie było już żadnego getta, to wszystko było puste, nie było nikogo z grupy na Żyd. Hassonowi udało się uciec, tak jak wspominałem, z żoną, z córką i z kochanką w ciąży. Przez parę miesięcy ludzie później mówili, że widzieli go. Widzieli go w Albanii, we Włoszech, widzieli go naokoło. Po tym jak Grecję wyzwolono w październiku 1944 roku, czyli w zasadzie to miesiąc po upadku powstania warszawskiego. Trzeba pamiętać, że Niemcy mieli sporo czasu od 1 sierpnia, kiedy powstanie wybuchło, to 63 dni walczyli. To dopiero Ruscy, którzy stali po drugiej stronie Wisły na Pradze 17 stycznia, weszli w tym czasie, kiedy Warszawa już spłonęła całkowicie, kiedy została wypalona, kiedy Polaków wywieziono do Pruszkowa, też w wagonach bydlęcych byli wywożeni do Bergen-Belsen, do Auschwitz i na zachód. Także to dosyć getta w tym sensie warszawskie i Salonik jest dosyć podobne. Złapali go Brytyjczycy w 1946 roku, był wyrok. To była sensacja, która złapała uwagę całej Grecji, szczególnie Salonik, bo tam też trochę ludzi wróciło, trochę tych ludzi przetrwało. Wyrok był skazujący, wykonano karę śmierci. To nie było tak dużo. Później w Izraelu po 1948 roku to sąd izraelski powiedział, że policja była organizowana pod kontrolą Niemców. Jeżeli ktoś spowodował śmierć, ale sam się wybawił od śmierci, to jest wystarczająco dobrze i on nie podlega karze śmierci. Był dosyć dziwny wyrok. Też się o tym nie mówi, ale to właśnie to tak było. Dużo ludzi w Ameryce to Bernie Sanders Piasecki, on też nie mieszka w Izraelu. Jego brat jest w parlamencie w Anglii. Bernie Sanders, hardkorowy komunista, na wesele pojechał do Związku Radzieckiego i on propaguje komunizm. Właśnie Joe Biden to wykonuje wszystkie polecenia Berniego Sandersa. I Bernie Sanders czy Benjamin Netanyahu jednak pokazuje to bohaterstwo i historię wszystkich ludzi na rzecz i wszystkich Izraelitów. Historia jest taka, jaka jest. Te kulturowe dziedzictwo nie zawsze jest pozytywne. Szkoda tylko, że nie robi się tego filmów. Vera Gran była w getcie, to ją bardzo ścigali. Hotel Polonia, też popatrzcie się, co to się działo. To grupa na rzecz ścigała swoich ziomków. Postudiujcie trzynastkę, czyli Leszno 13. Ganswach sam w sobie, nauczyciel, dziennikarz, działacz syjonistyczny, kolaborant. Poszukajcie trochę o Żagwi. Jest to duża dawka historii, ale ciekawie jest porównać sytuację grecką i sytuację polską. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku.
przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie dla normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. Popatrzcie się na swoje podatki, popatrzcie się na to, co się dzieje w Ameryce. Popatrzcie się na historię, na lekcje historii. W Ameryce rozwalają pomniki. W Polsce nigdy się nie mówiło o takich Hassanach, Ganswajchach. Trzeba zacząć mówić. Niszczenie pomników nic nie daje. Zdrowia dla normalnych.